Anna Lewandowska to postać, która ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Kobieta chwytała się już chyba wszystkiego: prowadzenia bloga, sprzedaży żywności, pisania książek, bycia trenerką personalną, a także kierowania portalem o tematyce macierzyństwa. W ostatnim czasie kobieta postawiła na coś zupełnie nowego, coś, co zirytowało wiele osób. Anna Lewandowska stała się sławna głównie za sprawą swojego męża, Roberta. Kobieta postanowiła jednak wyrwać się ze strzępów tego krzywdzącego stereotypu i pokazać, że sama w sobie również jest wartościową osobą. Niestety, jej rozpiętość w kwestii prowadzonych biznesów jest na tyle duża, że część osób przestała ją traktować poważnie. Anna Lewandowska idzie na ilość. Internauci w szoku. Jakiś czas temu żona Roberta Lewandowskiego postawiła swój kolejny, biznesowy krok, założyła własną kawiarnię. Okazało się, że pomysł był bardzo trafiony, a sympatyków kawy od Anny nie zabrakło. Fitmama uznała wówczas, że świetnym pomysłem będzie otworzenie jeszcze 6 takich kawiarni. Jej entuzjazmu nie podzielają internauci, którzy twierdzą, że Anna dla pieniędzy zrobi chyba wszystko. Kawiarnia by Ann. Jaka ona jest by Ann, skoro Anka siedzi w Niemczech, a kawiarnie są w Polsce? Coś takiego może udałoby się komuś, kto zajmowałby się tylko i wyłącznie tymi kawiarniami, przy czym i tak musiałyby znajdować się one w jednym mieście. Tylko pod takimi warunkami moglibyśmy mówić o autorskim projekcie. To, co robi Lewandowska, jest sprzedawaniem swojego nazwiska, niczym więcej, napisała jedna z osób zainteresowanych sprawą. Prowadzenie kawiarni to bardzo skomplikowany proces, dobór sprawdzonych baristów to nie wszystko. Trzeba nadzorować ich pracę i mieć o tym pojęcie. A jakie pojęcie ma ktoś, kto z zawodu jest żoną i mamą? Spytał ktoś inny. Anna Lewandowska serdecznie zaprasza. Instamama osobiście zaprosiła do swojej pierwszej kawiarni. Znajduje się ona na warszawskim Wilanowie, czyli w dzielnicy uważanej za jedną z najbardziej nowobogackich. Spełniam kolejne swoje marzenie. Realizuję kolejny obrany cel i cieszę się, bo to początek nowego kierunku rozwoju dla Foods. Podkreślenie by podkreślenie Ann. To właśnie dzisiaj w Royal Wilanów otwieramy pierwszy health podkreślenie store podkreślenie by podkreślenie Ann. Po miesiącach przygotowań, testowania przepisów i dobierania składników, z wielką radością zapraszamy Was w nasze zdrowe progi. W health store znajdziecie pyszne smoothies, superfood bowls oraz soki wyciskane metodą cold press. A ponadto przekąski i oczywiście moje smakołyki Foods podkreślenie by podkreślenie Ann. Będziecie mogli napić się tu smakowitego i świeżego smoothies oraz mojej ukochanej kawy kuloodpornej, zachęcała żona najpopularniejszego piłkarza w Polsce.
Kolejne punkty powstać mają m.in. w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Rzeszowie. Ciekawe, jak Polacy zareagują na nie wówczas.